Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Michał Rawik i tym razem nie 60 Seconds. Moi mili państwo, chciałbym wam pokazać pewną grę, pewną nowość, która dosyć niedawno weszła na rynek. Co prawda coraz więcej ludzi zaczyna ją nagrywać, bo gdzieś tam trafia do większej ilości odbiorców i coraz bardziej się podoba, jednakże myślę, że ogląda się ją dosyć ciekawie, tak więc może i do mnie ktoś wpadnie, żeby ją zobaczyć. Moi mili państwo, Anti-Hero. Anti-Hero, czyli gra... zresztą gra złodziejska, ale o czym, co jakby, o co w niej chodzi i jak to wszystko wygląda, to może zanim sobie o tym powiemy, to może przejdźmy do samej właściwej gry. Tylko tak, pomyślmy. Mamy oczywiście standardowo tutaj jakąś kampanię, którą już zacząłem sobie pięknie grać. Ona pełni rolę, przynajmniej na razie, takiego tutoriala. Nie wiem, czy tak będzie do końca, czy nie. Tymczasem my może byśmy sobie poszli na razie, żeby za mocno nie dostawać po zadku, prawda? Może byśmy poszli sobie po prostu na boty, na normalu, bo rzekomoż na hardzie są... Na hardzie potrafią, że tak powiem, troszkę przycheatować, a tego byśmy nie chcieli, chcemy troszkę się pouczyć, zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. No i cóż, mamy do wyboru jakieś tam postacie. Początkowo mamy do wyboru tylko trzy, po przejściu części kampanii mamy jakieś tam kolejne, prawda, najpierw ten Lee Grave, potem później następne, ewentualnie, jeżeli się dokupi DLC-ka, to jakieś tam kolejne postaci dochodzą. Dobrze, rozpocznijmy grę. O co chodzi w samej grze? Jak widzieliście, mamy kilka plansz i generalnie całość opiera się na rywalizowaniu dwóch gildii kupieckich, gildii kupieckich, gildii złodziejskich. Guard Tower. To jest ciekawe, tak szczerze nie do końca wiem, o co w tej mapie chodzi. Może to nie jest dobry pomysł, że ją wybrałem, no ale dobrze. Postaramy się dowiedzieć razem, załóżmy tylko magiczne słuchawki. I tak, generalnie sama gra polega, wow, jak głośno, polega na tym, może opiera się o rywalizowanie dwóch gildii złodziejskich, czyli gildii tutaj naszej, niebieskiej i czerwonej. I chodzi o rywalizowanie i mianowicie o, w zasadzie o przejęcie miasta, powiedzmy. Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie tutaj punkty zwycięstwa, które się zdobywa w różny sposób. I tutaj widzę, że na tej mapie również jakieś dwie korony, aczkolwiek nie grałem jeszcze na tej mapie i nie do końca wiem, o co chodzi. Cała mapa podzielona jest na uliczki pokryte mgłą oraz takie specjalne dystrykty, powiedzmy, takie skupiska budowli. No i generalnie naszym takim głównym złodziejem musimy odkrywać kolejne budowle, żebyśmy mogli z nich korzystać. Główne surowce to powiedzmy monety do wykupowania jakichś tam naszych odpowiednich, powiedzmy, ludzi, naszych podzłodziei, którzy tam będą jakieś zadania konkretne wykonywać, jednostek, o może tak. No a latarnie do drzewka umiejętności, które już tutaj mi się gdzieś tam kliknęło wcześniej. Na drzewko umiejętności co w nim możemy robić? Możemy, a może po kolei. W pierwszym takim, powiedzmy, poddrzewku, czy coś, możemy za jedną latarnię wykupić sobie urchins, czyli sieroty. Weźmy sobie od razu, kupmy, tak będzie łatwiej. I generalnie w tym momencie możemy rekrutować sieroty, jeżeli będziemy mieli 4 golda. Mamy 2, nie możemy. Ale po, jakby, jak pierwszy raz aktywujemy sobie ten cooking, to jedna nam się spawnuje taka darmowa. No i w tym momencie możemy wysłać ją tutaj do Trading House. W tym właśnie domku, prawda, jeżeli umiejscowimy jedną sierotę, co widać tutaj w lewym dolnym rogu, będzie ona generowała nam jedną latarnię co turę. Jeżeli natomiast trzy, nie dwie, tylko trzy, w tym momencie będą nam generować trzy latarnie co turę. Surowce to bardzo fajna sprawa i bardzo ważna, bym powiedział, bo... No bo co, no bez surowców za dużo nie zrobimy, prawda? Tutaj zbyt wiele już też nie zrobimy, ale jak widzicie, o właśnie, jak widzicie, zanim się możemy dostać do jakiegoś tam budynku, czy coś tam więcej odkryć, coś obrabować i tak dalej, musimy poodkrywać te ulice z mgły. No i na to między innymi traci się jakieś tam swoje ruchy w danej turze.
Oczywiście gra, jak widać, turowa. Do tego, powiedzmy, poza rozgrywką między dwoma gildiami, tymi kupieckimi, Boże, co mi z tym kupieckim? Złodziejskimi, dochodzi coś takiego jak mobki. Między innymi tu jest jeden taki mob, o którym wiemy, że nazywa się Mr. Flintwitch i posiada 4 punkty zdrowia, powiedzmy. W jednym właśnie z tych punktów, takich potrzebnych do wygrania gry, jest możliwość, może inaczej, jeden z punktów jest przydzielany za zabójstwo każdego kolejnego takiego bossa z imieniem i z jakąś tam większą ilością zdrowia, prawda? Powiedzmy, że tak, wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, co jest tutaj. Estate. Estate jest to budynek, który generalnie będzie nam... A zresztą wejdźmy tam sobie, zobaczmy, łatwiej będzie. Estate jest budynkiem, który generalnie... cóż on robi? Jest strzeżony przez takich ziutków. To są właśnie te takie minionki, które się pojawiają na planszy i dają nam jedynie golda za zabójstwo. A ten, jak już mówiłem wcześniej, jest jeszcze dodatkowo tutaj widać takim kontraktem... jakby wzbogacony, ozdobiony czy coś i powiadamia nas o tym, że daje dodatkowy punkt zwycięstwa. Estate, generalnie budynek, który może dać nam więcej golda i takich dropów po obrabowaniu go, jeżeli damy w naszym drzewku umiejętności albo tutaj w Art Critic, albo w Jewelry. No, czasami jest to fajne, czasami jest to crap, no tak bym powiedział. Dobra, co byśmy tu jeszcze chcieli zrobić? Nasza postać tutaj ma te dwie kuleczki nad głową, to znaczy, że generalnie tyle jeszcze ruchów w danej turze może wykonać. Możemy zrobić tak, możemy zrekrutować gang. Gang służy do tego, żeby no, generalnie kogoś nakopać, ale to chyba zbyt wiele nie daje. Możemy również tutaj odblokować Taga. To jest taki gościu, który albo wzmacnia, dołącza się do gangu i dzięki temu gang wzmacnia, albo jest takim, powiedzmy, klocem, który staje na drodze i nie można obok niego przejść, dopóki się go nie zabije, także gdzieś tam przeciwnika można przyblokować. Ale ja myślę, że scout może być lepszy. Weźmy sobie scout. Dzięki temu mamy jeszcze jeden ruch. Ja bym odkrył sobie tutaj. O właśnie, tutaj mamy tego ziutka. Albo nie, poczekajcie, jeszcze tak. Mamy jeszcze pieniądze na rekrutację tutaj tej sieroty, więc sobie zrekrutujmy. Dorzućmy tutaj, bo dążę do tego, żeby jak najszybciej zdobywać 3 latarnie za turę, żeby jak najszybciej jakby te rozbudowywać drzewko umiejętności, zdobywać nowych nie mobków, tylko nowe jednostki i temu podobne. Ten gościu to jest właśnie ten, którego to trzeba nakopać i dostać, wziąć sobie z niego kasę, nie? Church, kościół, świetnie. Kościół jest świetnym miejscem, gdyż po umieszczeniu w nim jednej sieroty dostajemy generalnie jeden golda co turę. Jeżeli umieścimy 3, daje nam victory point, czyli jeden z tych potrzebnych do wygrania gry. No i to generalnie tyle. Jedynym problemem, jeżeli chodzi o ten victory point z kościoła, no szkoda, że tego nie możemy. Jedynym takim problemem, jeżeli o to chodzi, jest to, iż po wyrzuceniu naszych sierot z tego kościoła tracimy ten victory point. Czyli mamy go tylko wtedy, kiedy non-stop w tym kościele siedzą 3 sieroty. Dobrze, weźmy, zrekrutujmy sobie tego ziutka. Ciebie wyślemy tym razem do kościoła, bo nam brakuje trochę golda. Do tego tutaj myślę, że trzeba by było zrekrutować już gang, nasz pierwszy. I zobaczcie, tutaj również gang się pojawił. Pierwszy raz, bez kupowania, tak jak z pierwszą sierotą było. Po rozdaniu umiejętności po prostu. I zaatakujmy sobie tego. Po zabiciu każdego jakiegoś takiego, no nie wiem, mobka czy coś, mamy możliwość ulepszenia naszego gangu. Ja na razie myślę, że spróbujemy gold per kill, bo mamy kiepsko z goldem. Znaczy to się całkiem szybko zmieni, ale już później myślę, że będziemy upgrade'ować atak. Aczkolwiek na razie myślę, że takim w miarę zagraniem będzie po prostu
wygenerowanie, znaczy jakby zdobywanie większej ilości pieniędzy za zabójstwo. Pomyślmy. Tu nam coś się pojawiło. Zobaczmy, co to jest najpierw. Super, myślę, że... Tu trzeba odbić ten, tak? A ile by mnie kosztowało danie naszemu Master Thiefowi Daggera? Nasz, to jest nasz Master Thief, ten ziutek, który tam skautuje teren. No i generalnie możemy go za dwie latarnie jakby dać mu sztylet. Dzięki temu będzie mógł raz na turę atakować kogoś, coś. Nie do końca wiem, szczerze nie wiem, czym jest ten tower, więc ja myślę, że zaekwipujemy mu ten dagger i ty pójdziesz sobie po prostu tutaj, zaatakujesz ten tower i ja zobaczę, co to daje i w ogóle. Golna, no dobra, a co więcej? Occupy all active guard towers to gain access to the palace. A, czyli musimy wejść do pałacu. I żeby wejść do pałacu, musimy się przebić do wszystkich tutaj tych towerów. No dobra, to jest coś ciekawego. No dobra, to odkrywajmy, o tak to ujmę. Ty idziesz nakopać temu. Myślę, że tak, że dosyć szybko trzeba nam... Na razie pójdźmy w damage i zróbmy tak. Jeszcze jedna sierota na pewno. I ta sierota pójdzie tutaj, żeby generować nam dwie latarnie co turę. To nie jest głupie i na razie tyle. Tak się zastanawiam, jakby to wygrać, bo tak, widzę, że musimy zdobyć dwie korony, więc spodziewam się, że być może trzeba dwa razy wejść do tego pałacu? To ciekawe. To ciekawe, bo tego tutaj Flintwicha... No, możemy zabić nawet w następnej turze. Mógłbym niby lepszy dagger dać naszemu Lightfingerowi i już w tej turze zabić Flintwicha, co by mi dało punkt zwycięstwa. Aczkolwiek może lepszym pomysłem będzie dalsza infiltracja, dalsze skautowanie. Wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy. State, szlagły to. Dobra. Dobra, zeskautujmy sobie tu, skoro tak po prostu. Dobra, trochę lipa, bo nie bardzo mam co. A, gang może wejść tutaj po prostu. Zaatakujmy, zgarnijmy jakieś tamte itemki. Czy ty dostajesz umiejętność? Tak, dostał, super. Myślę, że tak, że w damage to w następnej turze zaatakujemy sobie tego Flintwicha, spróbujemy. Weźmy jedną sierotę i myślę, że sierotę... Kurde, banku nie zbadałem. Od głupi. Dobra, mój błąd. Trzeba było tutaj zbadać sobie bank, że tak powiem. Czy ja chcę tutaj trzy sieroty? Nie, zaoszczędziłbym chyba po prostu. Aha, ty jeszcze możesz coś tutaj wziąć. Możemy wziąć taga. Dobra, weźmy tego taga i na razie... o właśnie, tak sobie wygląda ziutek. Weź sobie, nie wiem... O fuck, czy ja ciebie tu... zrobiłem błąd. Chyba. Tak, zrobiłem błąd. No ale dobra, to widzicie generalnie, jak wygląda, jak jest wygenerowany. Zrobiłem błąd... Bo dwa razy kliknąłem za szybko, w ogóle nie pomyślałem, bo niektóre z tych mobków, powiedzmy, mogą się przemieszczać po mapie bez jakby marnowania swoich tam umiejętności, punktów ruchu czy czegoś takiego. Na przykład nasz tutaj Lightfinger po terenie odkrytym przemieszcza się, jak widzicie, bez problemu żadnego w ogóle. Dopiero kiedy gdzieś nakieruje nam mgłę, to pyta, czy zeskautować. Odkryjmy ten bank. Chcę jakby mieć dostęp do niego. Teraz idźmy tak, idźmy tutaj, zeskautujmy. No właśnie, on się czai na tego Flintwicha. Dlategoż my zaatakujemy Flintwicha. Tutaj zaatakujemy go za jeden. Następnie naszym gangiem go dobijemy. No i pięknie. No i właśnie dostajemy kontrakt, pierwszy punkt zwycięstwa, super, coś tam udało nam się osiągnąć, powiedzmy. To myślę, że daje gold per kill na razie i ty się nie możesz ruszyć, prawda?
Kurczę, nie, no postawiłem go i tak będzie stał, no nic. To zrekrutujmy kolejnego, to wam pokażę od razu o co chodzi. Po zrekrutowaniu tego taga, jeżeli naciśniemy na gang, to jest pytanie, czy dołączyć. I po dołączeniu sumują się nasze serduszka, dzięki czemu na przykład ten gang przeciwnika nie jest w stanie nas w następnej turze zabić. Aczkolwiek mam wrażenie, że jeżeli jego Master Thief ma też zaekwipowany dagger, to nasz gang może umrzeć, więc weźmy jeszcze jednego taga i dołączmy tutaj. Tak, na razie czego. To jest ciekawą opcją, jeżeli nie bardzo mamy co zrobić, nie bardzo mamy co tutaj z tych umiejętności wziąć, to możemy wziąć takie tak zwane charity, czyli pójść żebrać na rumuńską pandę pod kościół. Panda. Jeszcze bym się nie zająkał przy tym, to byłoby nieźle. No i generalnie albo wygenerować sobie z tego dwa lanterny, albo 4 golda. Ja myślę, że możemy wziąć sobie... Poczekajcie, eksplozywa to jest raczej średni pomysł. Finals... Chociaż nie, bo to nam nic nie da, nie wzmocni to gangu. Dobrze, weźmy sobie tego eksplozywa. To jest gościu, który albo od Tribes Building or Reveals a District. Możemy albo odsłonić właśnie dany district, albo założyć pułapkę w jakimś tam miejscu sobie, prawda? Więc, a ciekawe, czy mogę tutaj założyć pułapkę? Mogę założyć, to jest świetne. Ale tam nie będzie chciał na pewno wejść, gościu. Z tą pułapką to na razie bez sensu. Po zastawieniu takiej pułapki, jeżeli przeciwnik wejdzie w nią, jest zestanowany i nie może, powiedzmy, nic tam uczynić, to odsłonimy sobie to po prostu. Church! Bajerka. Jakby tak jeszcze jeden przejąć, to mielibyśmy więcej hajsu. Tu bank trzeba przejąć, zapomniałem o tym w ogóle. Sierot żadnych nie wysłałem. Świetnie. To jest właśnie bribe, czyli za latarnię w drzewku umiejętności, śmiesznie w ogóle, że w drzewku umiejętności, no ale dobra, to powiedzmy w takim sklepie o drzewku umiejętności. Co się stało? Tak stoi w danym miejscu i blokuje przejście przez dwie tury. Po dwóch turach sobie idzie, więc jakby dwie tury minęły i sobie uciekł. Mamy coś jak bribery, czyli... czyli co? Nie pamiętam, no ale jakby daje to nam też jeden punkt do zwycięstwa, powiedzmy. Tutaj babeczkę mamy, która ma 5 zdrowia, a ile ma nasz gank ataku, powiedzcie wy mi? Kurde, nie widzę, 3 chyba, nie? Tak, 3. Więc nie jesteśmy w stanie babeczki zabić na razie. Chyba, że wzmocnię swojego tutaj... A nie, chyba go nie będę na razie wzmacniał. Na razie weźmiemy sobie, zrobimy po prostu tak, że odkryjemy sobie... Master Thief. Odkryjemy sobie tutaj... Cześć, dzień dobry. Myślę, że... Wait, bo to mi jeden punkt akcji zmarnuje. A ja bym chciał, nie, bo ja bym chciał tak, tu zeskautować. A kurde, i tak się nie dostanę do kościoła. O, fuck. No dobra, no nic, trudno. Zróbmy tak i tutaj gangiem zabijmy sobie na razie tego jednego typka, żeby nasz gang ulepszyć. Mianowicie teraz dodamy mu sobie w damage. I on, mając 4 damage'u i nasz Master Thief, w następnej turze spróbujemy zabić tą babeczkę. Tymczasem... Co możemy wziąć z umiejętności? Możemy wziąć latarnię co turę, co nie jest nawet takie głupie. Tak, health. Weźmy tę latarnię co turę. Zawsze to więcej możliwości, powiedzmy. Jeszcze jednego taga. Tego taga dorzucimy tutaj. 5, nie pamiętam czy 5 czy 6 serduszek to jest maksimum. Tymczasem rekrutujemy nasze sieroty. Tutaj bardzo fajnie, bo jak widzicie, za jedną sierotę dostajemy 1 golda, za 3, 4 golda, co, nie, sorry, 3 golda co turę, więc to jest bardzo fajna sprawa, bank sam w sobie. I fajnie by było tam te kolejne sieroty wysłać, no ale cóż. Fajnie by było przejąć sobie tutaj ten Guard Tower i tam zostawić na przykład pułapkę.
To byłoby dosyć ciekawą sprawą. Dobra, wykonajmy ten kontrakt tutaj. Zaatakujemy ją raz. Dzień dobry. I teraz gang zaatakuje ją drugi raz. No i Sia, dostajemy kolejny punkt zwycięstwa. Czy dostajesz tę umiejętność teraz? Tak, dostajesz umiejętność Gold per Kill. Alrighty. I ty pójdziesz, zwiedzisz sobie kościół. Czy teren? Dagera użyłeś chyba, nie? Tak. Dobra, weź zwiedź kościół. To jakoś tam się powoli będziemy przygotowywać do tego, żeby jak najwięcej tutaj zdobywać goldiksów. Idziecie tutaj koniecznie. Elo. Też idziecie tutaj, super. Teraz generalnie fajnie mamy z kasą w miarę. Aha, już nie mam golda, dobra. The Master Thief gets an additional action albo lepszy dagger. Ewentualnie, dobra, weźmy tego golda. Już dostajemy 4 za 4 z tych, co ja bym chciał, nie kupimy nic. No dobra, to tyle, na razie nie będę kupował nic na wyrost. Niepotrzebny mi gościu, który zostawi trapa. Ani nic z tych rzeczy. Więc spoko. Aha, a propos, w ogóle. Takich czerwonych kroczków, bo teraz zauważyłem, że tu są. Te czerwone kroczki oznaczają teren odkryty przez naszego przeciwnika. Czyli generalnie, jeżeli poruszamy się lub coś robimy na tym terenie, to nasz przeciwnik to widzi. Chyba, że jest to ten tutaj, ten asasyn, jak go nazwać. Sabotażysta. Chyba, że to jest ten sabotażysta. Wtedy sabotażysta jest niewidzialny generalnie. Dobrze, co my tutaj zrobimy sobie? Chcielibyśmy, myślę, że powoli spróbować odkryć tutaj. Dlaczegoż nie mogę przejść tu? Nie wiem, no ale dobra, weźmy sobie, odkryjmy to tutaj. Trading House. I to jest naszego Trading House, naszego przeciwnika. Myślę, że tak, że zabijemy sobie tutaj. Moglibyśmy teoretycznie i tak na upartego eviction. Eviction to jest umiejętność do wyrzucania sierot z budynku. Teraz mamy eviction na poziomie drugim. To znaczy, że jeżeli zaatakujemy budynek przeciwnika, to generalnie ten, jak to się nazywa, no. No jak to się nazywa, no. To wyrzucimy dwie sieroty, o tak. Dobrze, na pewno jedną sierotę sobie wyślemy tutaj. To stopro w ogóle, żeby golda generować. Czy ja mogę tu wysłać sierotę? Weźmy tą jedną sierotę i spróbujmy ją tu wysłać. Nie mogę tu wysłać sieroty. To nie wiem, no to na razie. Aha, no to wam pokażę, jak wygląda zdobycie tutaj punktu tego zwycięstwa za kościół. Mniej więcej tak. No. I generalnie tak, weźmy sobie, wyjdźmy tutaj. Weźmy sobie dodatkowy punkt akcji. Wydaje mi się on dosyć istotny, bo chcielibyśmy poodkrywać jak najwięcej terenu. Chciałbym już powoli widzieć, co robi mój przeciwnik, bo tak troszkę... Surowców już w zasadzie mam dużo. To już jest jakąś spoko. Ale nie widzę przeciwnika, a to dosyć taka istotna sprawa. Ja bardzo chętnie bym odbił tutaj ten Guard Tower. O właśnie, to jest kolejna taka... taki mobek, mianowicie Assassinate. I generalnie tenże mobek... O, ciekawie, no nieźle. Tenże mobek sprawia, że jednorazowo atakuje za 6 i znika. Assassin tak zwany. Jest do odblokowania tutaj, The Sisters. Możemy wziąć umiejętność taką jak Truant Officer. No i on generalnie wyrzuca, wjeżdża do jakiegoś budynku i wyrzuca wszystkie sieroty z niego, ale to nie jest nam jakoś mocno potrzebne. Ja bym zrobił tak, zeskautował tu. Utworzył gang. Zaatakował sobie tutaj tego. Trzeba znowu gang wzmacniać i tym razem myślę, że damy ci tutaj w damage pójdziemy. Zeskautujemy tutaj. Zeskautujemy tu. I zeskautujemy tu. Co prawda myślałem, że mi tutaj ten dystrykt to odkryje, ale okej. Tak szczerze,
to zrobiłbym, zrekrutowałbym tego ziutka i zostawiłbym tutaj w kościele. Mam wrażenie, że tamten gracz, powiedzmy, chociaż gramy z kompem, może chcieć zrobić coś takiego. Poszedłbym w tak, w Jewelry i w tego Assassinata w następnej turze. Aha, i zrekrutujmy sobie tagów kolejnych, weź tutaj podłączaj. No i okej, okay, dobra. Tak, poszedłbym w Assassinata. Chociaż kurde, w zasadzie teraz nam zależy na przechwytywaniu tych Guard Towersów. Kurczę, fajna mapa. Podoba mi się. Okej, co się stało, słuchajcie? Dobra, widzę, że ma 3-6 serduszek. 6 serduszek. Trzeba by było dobrze było, kurczę, w sumie możemy tego Assassinata wysłać tutaj. Okej, dobrze, więc tak. Myślę, że możemy wysłać Assassinata tu. Tak, chyba tak zrobimy. Zróbmy tak, wyślijmy Assassinata, tak wygląda. Kosztuje 9 golda, wyślijmy tutaj. Żeby za dobrze nie było. Ło, nawet achievementa dostałem jakiegoś fajnego. Kill a max level gang with an assassin. No i pięknie, no dobrze. Chyba możemy tymi tagami obstawić sobie Guard Tower. Tak jest. Możemy, subcio, subcio. No dobrze, myślę, że tak, że nasz tutaj Master Thief mógłby... No jasne. Wejdźmy, obrabujmy, ale to nie jest tower. Okej. Okej, dobra, zeskautujmy tu. Dobra, wejdźmy tu po prostu, zeskautujmy, niech będzie. Nie bardzo wiem, jak się tutaj do tego dostać. Strangefellows Club. Aha, okej, dobra, weźmy jeszcze tutaj, zobaczmy, co tu jest. Trading House. Myślałem, że... O kurczę, tutaj dwa trading house'y. Bardzo mi ciekawi tylko, gdzie jest gildia... Aha, tu jest gildia naszego przeciwnika, okej, okay, już wszystko wiem. No dobrze, czy byśmy chcieli jeszcze jakieś sieroty tutaj gdzieś wysyłać? Tak, weźmy taga. Oj, sorki, dołączmy taga tutaj. No i to by było chyba na tyle. Aha, czy gang atakował? Nie atakował, to zaatakujmy. Wzmocnimy go od razu. Dosyć mocno. Weźmy damage. Gold aż tak nie jest potrzebny. I okej, okay, i skończmy turę. Woli trzeba będzie się śpieszyć, że tak powiem. Trzeba tak, trzeba przejąć. A wiem, to tymi tagami chyba trzeba przejmować po prostu. Mrs. Peacher. Dobra, to nie będzie problem, żeby ją tam jakoś... Masterpiece stolen. O nie, o tego nie wykorzystuję w ogóle. Ej. Tu mnie troszkę babeczka ograła, nie powiem. To dosyć mocno. Zabrała mi arcydzieła sprzed nosa. No nic, ale trudno. Znaczy ja mogę ten punkt zwycięstwa ostatni dostać w każdej chwili tak naprawdę. I to nie jest dużym problemem. Tak szczerze, weźmy sobie tutaj dwa damage'u. Dzień dobry. Weźmy, zatłuczmy sobie tego. Okej. Okay. Żeby dostać jakiś tam goldziks, no w zasadzie to mniej mnie goldziks interesuje, ale... weźmy sobie tego taga. Rzućmy tutaj. Royal Reaches Revealed. I co ja mogę... O, i mogę teraz... A, dwie wystarczy, że kontroluję. Okej. Okay. Royal Riches Removed. A, dobra. Ej, no dobra, to nie ma problemu za dużego, nie? Bo... Kurde, nie no, trochę jest. A zabiję tego? Zabiję tego. Gangiem tego zabiję. Zabijmy tego. Braknie mi jednego golda. Jeden golda mi braknie. Lel. Gold per kill? Cokolwiek? Nie. Zrekrutujmy sierotę. Bo mam taki pomysł, że pójdziemy tutaj do kościoła. I tutaj jeszcze jednej sieroty. A! Stać mnie! Uwaga! Tak, czy dobrze myślę? Zdobyliśmy te takie relikwie. Blackmail. Tak!
Pięknie, super, udało mi się. Victory, you've... Sorry. Sorry, mój błąd. No to kamerka wam znikła, bo się do mnie dobija telefon. You've defeated Ava. Ava. One more burglary. Nope, submit turn. No i pięknie taki mamy obrazek, powiedzmy, kończący naszą rozgrywkę. No generalnie tak się prezentuje giera. Tak to wszystko wygląda. Pokazałbym się na kamerce, ale kurde felek... A, chyba mogę. Zaraz, mogę to rozłączyć? O, dobra. Powiedzmy, że raz, dwa, trzy i powinna wrócić kamerka. No, także tak się prezentuje giera. No, nie wiem, mi się bardzo podoba, bardzo mnie wciągnęła i sama kampania, która na razie jest całkiem spoko, jak i te takie rozgrywki. By the way, rozgrywki można również prowadzić, no żeż kurczę felek. Może tym razem mnie nie wyrzuci, jestem ponownie. Rozgrywki można prowadzić w dosyć fajny sposób, bo można robić tak, że wykonujemy w trybie online swój ruch i kończymy swój ruch, oddajemy go do przeciwnika i wtedy przeciwnik dostaje maila czy jakieś powiadomienie, chyba maila. Na maila mu przychodzi, że wykonaliśmy swój ruch i on może wykonać ruch swój, więc to jest jedna z takich opcji online, która bardzo mi się podoba i to jest coś naprawdę mega w tych takich turowych grach, żeby grać online, ale jednocześnie nie siedząc przy komputerze. Fajne rozgrywki. No i oczywiście normalna rozgrywka online, gdzie tam się łączymy w bieżącym czasie i mamy możliwość zagrania ze sobą. Także to by było mniej więcej na tyle. Taki powiedzmy początek starałem się pokazać. Mam nadzieję, że się generalnie spodobało, że i sama gra się spodobała, bo naprawdę zachęcam do kupienia jej. Wtedy będziemy mogli pograć razem na streamie. Tymczasem co, dziękuję ślicznie i do następnego razu, do jakichś kolejnych filmów, do kolejnych transmisji w serwisie Twitch. Trzymajcie się i na razie, hej!